Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj zapraszam Was na film, którego jeszcze u nas nie było. Na film z, myślę, nowej serii. Zobaczymy, czy starczy nam czasu na nagrywanie serii Top 10 bajek na DVD. Kolejność jest całkowicie przypadkowa i są to takie bajki, które możemy oglądać w kółko, które oglądałyśmy nie wiem jak dużo razy i nam się nie znudziły i myślę, że się tak szybko nie znudzą. Nie ma tutaj bajek takich, powiedzmy w cudzysłowie, starych. Są to bajki, które były kupowane dla Martynki, gdy ona już była dość duża na oglądanie takich bajek. No wiecie, mam na myśli, nie ma tu na przykład Króla Lwa czy Śpiącej Królewny, bo takich bajek też mamy sporo, tych starych, ale to były bajki, które ja zbierałam. Nawet nie wszystkie jeszcze Martynka oglądała. No dobra, a tutaj są bajki, które oglądamy wspólnie. Oliwcia teraz też z nami ogląda i wszyscy je bardzo lubią. Pingwiny z Madagaskaru, kto nie lubi pingwinów? Chyba nie ma takiej osoby, co nie? Wszyscy lubią pingwiny, pingwiny są strasznie zabawne, a jest to ich pełnometrażowy film. My je na początku oglądałyśmy w tych takich odcinkach na kanałach bajkowych, ale zdecydowanie częściej oglądamy jednak ich film. Coco, Coco jest to przecudowna, przefantastyczna i strasznie wzruszająca bajka o tym, gdzie odchodzimy, można powiedzieć, po śmierci. Jest tutaj kraina umarłych, cudowna i fantastycznie kolorowa kraina. I Miguel, ten chłopiec tutaj, trafia przez przypadek, można powiedzieć, do tego świata umarłych. No i chce ocalić od zapomnienia i od śmierci ostatecznej tego tutaj swojego, jak się później okaże, tatę. Ale on tam trafi, myśląc, że jego tatą jest Ernesto de la Cruz, znany muzyk. Nie będę Wam opowiadać, jest to cudowna historia, przy której uronicie na pewno nie jedną łzę, zwłaszcza na końcu, za każdym razem jak oglądam i na końcu, jak już on z tą swoją prababcią Coco rozmawia, to po prostu lecą mi łzy z oczu. Polecam bardzo gorąco. Dzieci małe pewnie nie do końca zrozumieją, ale już takie w wieku Martynki, czy starsze jak najbardziej, więc bardzo gorąco polecam. Kraina Lodu to już jest klasyka, klasyka, którą możemy oglądać w kółko, śpiewać te piosenki. No co będę Wam mówić, znacie na pewno Krainę Lodu, my niecierpliwie wyczekujemy, kiedy będzie część druga w kinach i na pewno się wybierzemy. Vaiana jest chyba nawet bardziej oglądana u nas teraz ostatnio niż Kraina Lodu. Vaiana, Skarb Oceanu, cudowna bajka. I też ma świetne piosenki. Soundtrack z Vaiany i z Krainy Lodu zawsze z nami jeździ w samochodzie. Dziewczyny uwielbiają Vaiana, Skarb Oceanu. Bardzo gorąco polecamy. Dzieciak rządzi. Dzieciak rządzi to jest taka bajka z pozoru. Wydawać by się mogło, że taka trochę głupawa. Takie odniosłam wrażenie, jak oglądałam zwiastuny na początku. Ale ona ma tak fantastyczne zakończenie i taki świetny morał. Bardzo gorąco polecam obejrzeć. Zwłaszcza dzieciom, które oczekują rodzeństwa. Świetna bajka. Smerfy, poszukiwacze zaginionej wioski. Pełnometrażowa bajka. Byłyśmy na Smerfach w kinie, później je kupiłyśmy, bo tak się Martynce spodobała ta bajka, że musiałyśmy ją mieć. I co jakiś czas oglądamy. A Smerfy w tej bajce znalazły inne, można powiedzieć, inną społeczność Smerfów. Same dziewczyny i dużo się tam działo. Oj, dużo. Trolle, soundtrack Trolli też jeździ z nami w samochodzie. Świetna bajka, kolorowa. Też bardzo fajne piosenki właśnie. Świetna historia, też bardzo polecamy. Mamy jeszcze Trolle Świąteczną Przygodę. No ale z racji takiej, że ona jest raczej na grudzień do oglądania, to nie oglądamy jej tak często jak tą, ale za chwilę się zacznie sezon na bajki świąteczne, więc Trolle Świąteczną Przygodę też będziemy oglądać. My Little Pony film. No, kto nie zna? Wszyscy chyba, którzy mają małe dziewczynki, znają My Little Pony, a w tej wersji filmowej też bardzo fajne przygody tutaj przeżywają, dużo się dzieje. Piosenki do podśpiewywania też są, więc bardzo fajnie się razem ogląda. Sekretne życie zwierzaków domowych, też jedna z naszych ulubionych bajek. Też dużo przygód przeżywają nasi bohaterowie. Z początku się
nie lubią. Max z... umknęło mi teraz, jak on się nazywał. W każdym razie świetna historia. Na początku się Max go nie akceptuje, nie lubią się, ale kiedy wrócą do domu po tej swojej niesamowitej przygodzie, którą przeżyją, no to będą już najlepszymi przyjaciółmi. I ostatnia bajka, Sing, też do śpiewania. Dużo śpiewania w tej bajce i świetnie się ogląda. Konkurs piosenki, im wydawać by się mogło, który okazuje się klapą, ale jednak coś tam dalej się zacznie dziać. Każdy z bohaterów ma jakąś historię, z tych co tutaj ich widać. Każda historia jest inna i nie będę za dużo opowiadać, musicie koniecznie obejrzeć, jeżeli jeszcze Sing nie znacie. No i to by było na tyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajek naszych ulubionych bajek w ostatnich miesiącach. Bardzo gorąco Wam je polecamy, a ja już dziękuję za uwagę. Subskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam do oglądania innych filmów. Pozdrawiam, do usłyszenia.